Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Woli, a to jest Prince of Persia, dusza wojownika. Witam was w tym miejscu, w którym ostatnio się żegnaliśmy, czyli koło tego wielkiego loga duszy wojownika. I musimy znaleźć jakoś przejście po tym, jak pokonaliśmy Shandi, czyli tą kobietę w czerni. Zresztą za pierwszym razem ją pokonaliśmy. Jestem z siebie z tego powodu strasznie dumny. Ale nieważne. Mamy wykorzystać liny, ale tym razem w taki sposób, że... Ups. Trochę wyżej trzeba wejść. Żeby zamknąć to, trochę się przesunę, bo chyba po mikrofonie daję. I teraz możemy spokojnie zejść i sobie przebiec. A przebiec tylko po to, żeby wejść liną na górę i... Wiecie, szkoda, muzyka się skończyła, ale też w takich sytuacjach zdecydowanie lepiej jest gadać. Chodźcie, caś. O! To było, przyznajcie. To co, ktoś jeszcze ma coś do powiedzenia? To wyrzucę, wezmę ten sztylet. Albo jest ładny. No, do tego, z tego co pamiętam, był całkiem mocny. Ale nawet nie ucierpieliśmy w tej walce. Co najwyżej straciliśmy jeden piasek, ale go odzyskaliśmy na przeciwnikach. No, jeszcze tutaj na wszelki wypadek sobie dziabnę i biegnij, książę, do góry! Trzeba było najpierw schować broń, a dopiero potem próbować biec. Teraz szybko się rozejrzę, gdzie ja tutaj mam wejść, ale... Dobra, widzę, więc przeczekam jeszcze chwilę, aż pułapka sobie przejedzie i będę miał drogę otwartą. No jedź. Biegnij, książę, biegnij. Okej, strefa bezpieczna. Jakieś ładne ryciny na ścianie. Dobra, nasza chwila. Muszę się po nosie podrapać. Dobra, tu sobie książę przeskoczy. I teraz możemy przebiec dalej. Tutaj musimy tak zsynchronizować to rozchuścianie się. Właśnie, żeby w dobrym momencie przejść. Masakra, nie. Ale to jest kolejny portal, który nas przeniesie. Tym razem do teraźniejszości, bo... Chciałem wam przypomnieć, że jesteśmy w przeszłości. I to widać po tych wszystkich działających pułapkach, po wodzie płynącej. No tak, coś jest złego, ponieważ trzeba kliknąć guziki w odpowiedniej kolejności. Dobra, czyli jak nie ten, to mamy teraz tak. Nie, książę, tutaj. Pierwszy teraz będzie ten. Pytanie, ten czy ten drugi? Aha, dobrze, i ostatni guzik. To jest takie trochę bez sensu moim zdaniem z tymi guzikami, nic to nie wnosi do gry. Jak tylko nam każe czekać. Witamy w teraźniejszości, mamy nową moc! Eye of the Storm? Tak, to jest bardzo przydatna moc, która, no cóż, po prostu spowalnia. W Pieskach Czasów też coś mieliśmy, ale nie korzystałem z tego za często. Ale teraz będę musiał z tego korzystać dużo, bardzo dużo, ponieważ to jest... Jakim cudem pułapki działają w
teraźniejszości. Po tym jak tu wchodziłem, to one były inne, nie? Tak troszkę. Ale nieważne. Pewnie zrobili to, żeby nie było monotonnie i cały czas tych samych pułapek. I gdy teraz? Aha, teraz tędy. I na dół? Tak, na dół. Aha, tak, na R mamy spowolnienie czasu, dzięki któremu będziemy mogli właśnie takie coś zrobić i dobiec szybko do tych drzwi, zanim się zamkną. Jeszcze od tego wysiekać przeciwników. Dobra, zamienię cały sztylet na miecz. Chociaż tyle... nie wcisnąłem guzika tam jakiegoś. A on był pewnie od tej bramy z powrotem. Pamiętacie, na początku w intrze takim goniła nas taka bestia jedna. To jest właśnie to. Aha, i przy okazji w tym intrze, o którą się YouTube czepiało muzykę, ale to nieważne. To jest to, to jest DHK. Poznajcie największego koksa tej gry. Największą zmorę i wiecie. Coś, co nie powinno istnieć, a jednak istnieje i... Szkoda. Jak pamiętacie z opowieści tego starca, DHK jest strażnikiem czasu. Książę, otwierając sklep Sydry, tak trochę naruszył timeline, jak oni to określają, czyli u nas by to było linia czasu, oś czasu. I dlatego DHK chce nas zamordować. Tak właściwie po to książę wyruszył, ajdź, tą wyprawę, żeby... Muszę się podrapać, co jest po ręce. Komary mnie użarły i tak trochę teraz to jest. Książę wyruszył na tą wyspę, żeby odmienić swoje przeznaczenie, żeby DHK się od niego odczepiła. I tak właściwie z tego, co książę mówił, to... Z tego, co książę mówił, to chce zabić cesarzową czasu. Albo jej przeszkodzić ogólnie. Doprowadzić, żeby nie powstały... Ała! Żeby nie powstały piaski czasu. Dobra, tych zabijemy i zostaną nam one. Ty polecisz. Mam taki nicny plan. Dokładnie taki. Jedną wyrzucić, a drugą zabić. Podduszając ją własną bronią. Tak, właśnie podduszona, zabraliśmy jej broń, odcięliśmy nią głowę, więc pełnia szczęścia i mamy sztylet. Dobra, wypadałoby jakoś się zasiekać. Ała, o tym mówiłem, jak wspomniałem, że one robią taki wredny atak od tyłu, że nam siadają na plecy i... nam wbijają sztylet w serce. Chociaż jedną książę zabij, będzie łatwiej. Ale użerania się z nimi? Haha, obie naraz, jak ładnie rozciął. Ja. Dobra, weźmiemy... miecz. Chociaż tam zostawiły sztylet, ale nie, miecz jest trochę lepszy. Pamiętacie, co mi sprawiało jeden z największych problemów w piaskach czasu? Mam nadzieję, że tutaj to się nie powtórzy, ale... Nie, w miarę idzie dobrze, ale mamy skok od ściany do ściany, do ściany, od ściany. I ja nie wiem, co zrobili w tej grze, ale jest łatwiejszy. Książę... Posłuchaj ty się mnie, chłopie, i skocz tam.
Dziękuję bardzo. Strasznie trudno mówić, żeby zrobił to, co go łaskawie proszę. Yes. Tak właściwie to gdzie my mieliśmy dojść? Aha, do komnaty z klepsydrą. Poznajcie jeden z kolejnych masakrycznych elementów tej gry, mianowicie Dahaka. Jak to na dzielnego księcia przystało, musi być ścigany. Jest zbyt zręczny, żeby nie był ścigany. I tak, spiewamy przed Dahaką. Biegnij, książę, biegnij, szybko, niszcz to! Niszcz, niszcz! Książę, zniszcz to, czasu nie masz! Ech. Nienawidzę uciekać przed Dahaką, to jest takie trudne. Cześć. Ha, atak od tyłu, yeah! Wow! Widzicie kolory... chyba... nie, dobra, nie ma już Dahaki. Na razie. Dahaka objawia się zaniknięciem kolorów, zamienieniem kolorów na sepię. Taki, wiecie, piaskowaty kolor. Bo to do końca nie jest sepia, ale... no, nazwałbym to... tonacja barw... piaskowa? Matko, nie wiem, nie znam się na tym. Po tym przebiegniesz? Oczywiście. I to... jest oznaka dla księcia, że trzeba zwiewać. Aha, mieliśmy wejść tam. Jak podejrzewam po tym... nie, źle podejrzewam. Jak się tam przechodziło? Czekajcie, staram sobie przypomnieć. Tędy naprawdę? W sensie tam naokoło? Najwidoczniej tak. Tak, chyba tamtędy było przejście, a tutaj co się kryło? Aha. Dokładnie o to mi chodziło, tylko książę się nie złapał, więc zamiast chodzić naokoło, cofam czas, bo tak dla wygody. Mam nadzieję, że nie umrę przez to, że zmarnowałem zbiornik z piaskiem. Chociaż ta gra potrafi taka być. Tak trochę... aha, Dahaka. Chciałem powiedzieć, że chyba trochę się oddalam. Jak dobrze, że pułapki nie działają. I tu cię mam. Dahaka boi się wody, yeah. Pewnie nie tyle boi, po prostu nie może dotknąć wody. Myślę, że to dlatego, że... no jest... nie, ona jest zmorą czasu, a nie piasków. Piaski i czas to dwie zupełnie inne rzeczy. Tak, jak wiem, to było odkrywcze. Mi woli Genius odkrył Amerykę. Piaski i czas to nie to samo, yeah! Ale Dahaka... jak widzieliście przez... For now, best I stay alert. It will return. It always does. Tak, Dahaka zawsze wraca. Taka wredna istota, która zawsze wróci. Zawsze. I udało nam się zgubić, więc wreszcie wypadałoby dotrzeć do komnaty z klepsydrą. Widzieliście, koleś mi tak trochę przypomina... nie, za bardzo chodzi na dwóch nogach jak na Golluma. Ale... nie, nie powiem wam.
Chociaż wiecie, jak tą grę przeszedłem i to byłby taki... Nie, to będzie spoiler, taki ogromny, za który byście mnie znienawidzili, zamordowali. O, skrzynka z grafiką koncepcyjną tam z tyłu. Więc na razie będę siedział cicho i... się nie będę odzywał na ten temat, ale... Dobra, idziemy dalej. Nie będę o tym myślał, to powinienem wkrótce przestać się zadręczać, że... by wam to wyjawić. I tak się dowiecie. Tak właściwie to musimy znowu całą tą drogę obejść na koło. Żeby się dostać do tej komnaty. Tylko już teraz już w teraźniejszości, znaczy w przeszłości. Zaraz spróbujemy dostać się do... drugiej... komnaty życia. Takie będę nazywał. Te sekretne komnaty, z których mamy życie. Trzy na raz, ja. Dlatego lubię te rzeczy. Bardzo ładnie obcinają głowy przeciwnikom. I teraz już tutaj się dostaniemy. Chyba ostatnio próbowałem, ale nie byłem w stanie. A teraz, jak zwolnimy czas... i szybko będziemy się turlać i turlać i turlać i turlać i turlać i turlać, to wejdziemy. I co nas czeka? Oczywiście, że masa pułapek, bo jak żeby to było inaczej. Na szczęście te pułapki nie są zbyt problematyczne. Dobra, mamy bezpieczny róg. Poczekam, aż tamto uderzy. Już jesteśmy blisko. Książę, nie! Patrzcie, ile nam życia zjechały, tylko dwie pułapki. Dobra, to jeszcze nie było aż takie trudne. You gain life upgrade. As the health bar increases, the prince becomes stronger. Tak, zyskaliśmy... no, to już widzieliście, kolejny fragment życia. Przez co książę jest silniejszy. Więcej czasu wytrzymamy i... no cóż, musimy zebrać wszystkie ulepszenia, jeżeli... chcę wam pokazać prawdziwe zakończenie. A chcę. Więc to jest taki ten warunek, żeby... o, wybaczcie, jest bardzo do mikrofonu mówię, a nie obok i... chyba wy to odczuwacie tak trochę nieprzyjemnie. Taki jest warunek, żeby... żeby zyskać to prawidłowe, jak to je nazywam, zakończenie. Trzeba zebrać wszystkie ulepszenia życia. Jest jeszcze nieprawidłowe, ale... no cóż... chciałbym go uniknąć. Czekajcie, czekajcie. Teraz tutaj miałem pójść, tak? Aha, i tak czy siak miałem iść na górę. No cóż, tak to jest, jak zrobili Prince of Persia z takim otwartym światem. Czy też pseudo-otwartym, bo jest otwarty. I możemy praktycznie chodzić wszędzie, ale... jednak, wiecie, jest podzielony na lokacje i... nie no, można by go nazwać otwartym światem. Ale, co tam jest? Wiedziałem, że te skrzynki są podejrzane. Kolejny artwork. Grafika koncepcyjna. Ale przecież tam na dole byłem, czy mi się zdaje? Chyba byłem. O matko, ale ten miecz pająka długo ich klepie. No wstawaj, chłopie. I po brzuchu, i rozcinamy.
Jakiś miecz? Haha, miecz. Dobrze. Czekajcie, dobrze idę? Chyba dobrze. Albo idę dobrze, albo się cofam, ale... Nie, wydaje mi się, że idę w głąb wyspy, w głąb fortecy. Czyli się nie cofam. Albo te pułapki już przecież były i co, tutaj będzie... Komnata? Czekajcie. Dobra, spróbuję wykorzystać tamten portal, tam zresztą tak jest zapis. Zobaczę, to właśnie taki mały mój trik, czy zyskamy nową moc, czy nie. Bo nowe moce zyskujemy tylko, jeżeli przejdziemy przez... For now, best I stay alert. It will return. It always does. No tak, książę mówi znowu, że unikną te haki. To już widzieliśmy. I nie zyskaliśmy mocy. Czyli chyba jestem w złej... Muszę tam się dostać w przeszłości. Czyli wracamy. Tak, tak, widziałem, mogę pominąć. Mogę pominąć tylko te cutscenki, które już widziałem. Skoro zgubiliśmy Dahakę... Czekajcie, gdzie było tam to przejście? Tam musi być jakieś takie, wiecie, sneaky przejście, którego nie zauważyłem wcześniej. Dlatego też ta gra... No, potrafi się zrobić czasami denerwująca, jak książę nie wie, którędy ma iść. A raczej ja, czyli kierujący księciem, nie wiem, gdzie mam iść. Tutaj na górę. No, wejdź. Teraz mogę co najwyżej przejść tam, jak wychodziłem, gdzie była fontanna życia. Myślę, gdzie ominąłem jakieś przejście. Gdzie teraz wyjdę? Teraz jestem... Aha, pewnie miałem wejść tędy. Tak, bo nie mieliśmy jeszcze takiej pułapki. Wow, 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 książę! To akurat wina kamery. Przestawiła mi się w najmniej oczekiwanym momencie. Nie wiem, robić dalej czy kończyć. Dobra, myślę, że mamy 23 minuty. Więc... Nie, to jedziemy do następnego. Dobra, tu mamy wejście. Nie, dobra, zakończę w tym miejscu. Zakończę w tym miejscu, ponieważ 23 minuty to i tak trochę już tyle, ile chciałem, żeby ten odcinek trwał. Więc to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że wam się podobał. Do usłyszenia w przyszłych odcinkach z Prince of Persia, Duszy Wojownika. Mówił mi Woli. Trzymajcie się. Hejos, czekajcie, F9. Aha, muszę znaleźć to, żeby móc zakończyć odcinek prawidłowo. Trzymajcie się, hejos.